Cześć, z tej strony Gerd Marfa, to kolejny odcinek fantastycznej książki. Pan z wami i ogród jego, albowiem mam dzisiaj wam do pokazania pana lodowego ogrodu Jarosława Grzędowicza. Nie wiem, w zasadzie nie wiem, dlaczego pokazuję wam tą książkę, bo w moim osobistym mniemaniu cała Polska już czytała tą książkę i nie ma potrzeby jej recenzować. Mimo wszystko uznałem, że może znalazł gdzie jaki rodzynek, jaki ktoś zagubiony i nie czytał pana lodowego ogrodu i trzeba mu go przedstawiać. W związku z tym pojawia się recenzja. Pan lodowego ogrodu, jeśli liczyć ostatnie kilka lat, jest chyba najlepszą książką polskiego fantasy, która została wydana. W moim osobistym mniemaniu. Czterotomowa saga. Wszystkie części nazywają się Pan lodowego ogrodu, tylko i mamy tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci, tom czwarty. Ten tom pierwszy wyszedł, nie wiem kiedy wyszedł, wiecie, chyba w 2000. Jakoś tak, ja mam wydanie z zeszłego roku, bo wyszły nowe super okładki. Super. Tamte nie są takie fajne, to jest fajniejsza. Ten kruk tutaj. Mamy drugą okładkę taką, też jest zajebista. Mamy trzecią okładkę taką, też jest świetna. Czy ten w ogóle ten klimacik mi się podoba? Czwartego tomu wam nie pokażę, bo ktoś ode mnie pożyczył i jeszcze nie oddał. Oddawajcie moją książkę. No. Co mam powiedzieć? Ciężko zaklasyfikować pana lodowego ogrodu według takiego standardów fantastyki, czyli fantasy, science fiction, horror, no bo mamy, teoretycznie jest to science fiction. Mamy technologię, mamy inną planetę, Midgard, to jest w ogóle, no to jest świat tej książki. Mamy przyszłość. Wszystko niby jest fajnie. Problem w tym, że ta planeta to jest tak bardzo podobna do Ziemi, a raczej do ziemskiego średniowiecza. W ogóle wszystkie fantazje się dzieją w takim mniej więcej średniowieczu, to jest bardzo dziwne, mieczyki i tak dalej. I do tego rządzi się tam magia. W przeciwieństwie do Ziemi, gdzie nie ma magii. Więc co z tym zrobić? Czy to jest fantazy, czy to jest science fiction? To jest dobra fantastyka. Nie ma co się zastanawiać, to nie jest aż tak istotne. No dobra, jest, ale nie aż tak. Główni bohaterowie. Głównym bohaterem, takim najgłówniejszym, jest Buko Drakarian / Ulf Nisibgeni / Nocny Wędrowiec / jeszcze co innego. On ma z 10 imion w tej książce, to w tym można się naprawdę, naprawdę pogubić. To jest dziwny zabieg. No ale powiedzmy Buko. Buko jest facetem, który został wysłany na tą planetę, Midgard, w misji ratunkowej. Planeta była badana przez grupę naukowców, misja badawcza, oni pojechali, rozbudowali sobie obóz, tam cichaczem sobie podglądali tubylców, tutaj zebrali jakąś kosmiczną wiewiórkę, ogolili i sprawdzili, czy nie ma nowych wirusów, gleba, powietrze, bla 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 i coś im pieprznęło. Nie wiadomo, co im pieprznęło. Długo nie wiadomo, co im pieprznęło. Nie wiadomo, o co chodzi. Kompletnie. Ale generalnie wysłali SOS. Potrzebujemy pomocy. No to Ziemianie stwierdzają. Wyślemy superkomandosa. I superkomandos Buko Drakarian trafia do Midgardu. Facet jest mieszanej narodowości. Bodajże to jest Polako-Chorwat. Z domieszką fińską, bo on po fińsku klnie w tej książce. Klnie strasznie. Jak przeczytacie, to ciągle ma się w głowie Perkele dapiczki materii. Przepraszam, że tak brzydko mówię, ale nawet nie wiem, co powiedziałem. Co dalej? Facet jest typową postacią supermężczyzny.
Umiem wypić, umiem się bić, mam ciężką przeszłość, nikt mnie nie kocha, ale mam sarkastyczny humor i luzackie podejście do życia. Wezmę sobie nożyk, wystrugam sobie łódkę i pójdę w świat i zbuduję chorwacką cerkiew i jednocześnie jestem za stary do tej gry, ale nikt nie może tego zrobić lepiej niż ja. I przy tym jest bardzo fajną postacią mimo wszystko. Nie jest moją ulubioną postacią z tej książki, ale da się go polubić. Ma kilka takich tekściorów, które po prostu rozkładają na łopatki. Dobra, nie będę wam mówił, przeczytajcie, to się dowiecie. Ale w moim mniemaniu lepsza jest druga główna postać. Chłopak, które imię długo nie pojawia się w tej książce. Bo tak jak Vuko jest pisany trochę z perspektywy trzeciej osoby, trochę z pierwszej, takie jest to mieszane. Od początku wiemy, jak on się nazywa, a druga postać jest pisana od początku do końca tylko z perspektywy pierwszej osoby. W związku z tym on, jak pokazują się jakieś jego myśli, wspomnienia i tak dalej, to chyba nie widzi potrzeby sam sobie się przedstawiać, jakim jest, tylko my nie wiemy, nie? Chłopak, który jest osobą urodzoną w Midgardzie, następcą tronu jednego z państw, które tam funkcjonują, następcą tronu Amitraju. No. W przeciwieństwie do Vuka jest to bardziej facet. Jestem stoikiem, nic mnie nie ruszy. Muszę uratować wszystkich, jestem odpowiedzialny za wszystko, ale mam serce i kocham. No mniej więcej... Dziwny to jest opis, ja nie umiem chyba opisywać postaci inaczej. Ale jest fajny. W związku z tym od początku do końca mamy Vuko i chłopaczek w różnych częściach tego świata. Nie wiemy, czy w tym samym czasie to się rozgrywa u Vuka i u tego chłopaczka. Nie wiemy, czy w tym samym miejscu do końca. Wiemy, że nie w tym samym, tylko jak daleko są od siebie. Nie wiemy też, czy w ogóle kiedykolwiek się spotkają, czy się nie spotkają. I w związku z tym Grzędowicz tak powoli pokazuje, o co mu chodzi, dlaczego on ich tak prowadzi i co będzie sednem głównej fabuły. Główna fabuła jest dosyć... Założenia głównej fabuły są mało skomplikowane. Trzeba pokonać złych gości, ale tak jest w każdej literaturze fantasy, więc... ale prowadzona jest dosyć fajnie. Taki największy kryzys tej fabuły, tego co się dzieje w tym świecie, jest w tym tomie, drugim. I ten tom najmniej mi się podoba, ale znam ludzi, którym podoba się najbardziej. Wszystko w tym tomie wszystko się zmienia, wszystko się przewraca do góry nogami i tak do końca nie wiadomo, o co chodzi. Mi się to świetnie podobało. No ale... Język jest profesjonalny, jak najbardziej. Tutaj nie ma co się obawiać tego, że będziecie czytać jakieś wypociny pięciolatka, bo Grzędowicz to jest kawał dobrego pisarza. To nie jest facet, który nie umie pisać. Jakieś wady tej książki. Dajcie mi pomyśleć. Zazwyczaj najłatwiej mi jest wynajdywać wady, ale... Powiem wam tak, jak czytałem tą książkę, to wynajdywałem 1000 różnych nieścisłości. Ale to jest bez sensu, przecież od początku nie wiadomo, albo wiadomo, przecież on to powinien rozwiązać inaczej. Po czym doszedłem do końca, przeczytałem ostatnie zdania czwartego tomu i stwierdziłem, to się wszystko klei,
Nie mam do czego się przyczepić. Nie lubię nie mieć do czego się przyczepić. Ja lubię się do czegoś przyczepić. Także wszystkie elementy się do siebie kleją. Tam niektóre wątki zostały dosyć dziwnie skończone, ale w zasadzie wszystkie są skończone. Dobra, nie da się może wszystkich wątków tak pięknie zakończyć, ale większość jest skończona. Duża większość. To jest duży plus, bo jest mnóstwo książek, których mamy tutaj małą historię, tutaj małą historię, tutaj mamy małą historię. Jakieś takie smaczki nam dodają autorzy, po czym rozwiązują główny wątek, a my się sobie, no dobra, ale co z tym wujkiem głównego bohatera, który miał zrobić to i to, i czy mu się udało, i czy nie, i to jest mocne, dlaczego tego nie ma. Tutaj większość wątków jest skończona. Cholera, naprawdę mało mam się do czego przyczepić. To jest dosyć dziwne. Vuko bywa często wkurzającą postacią, no ale to już wam mówiłem. Ma tysiąc innych rzeczy, które działają na jego korzyść. W ogóle facet tutaj takie dziwne rzeczy wymyśla. Ten świat jest jakiś taki, ja wam to tak powiedziałem, że to jest inna planeta, ale tam jest magia, ale to jest strasznie płytkie. Ja nie chcę wam tutaj za dużo mówić, żeby wam za dużo nie zdradzić. Ale ten świat jest dosyć przerażający. No, miałem fragmenty, gdzie bałem się tej książki ruszać, bo dziwne rzeczy wymyślał facet. Miałem fragmenty, gdzie robiłem pff, skąd on to wymyślił. Ale to jest fajne i to jest, w tym jest strasznie dużo. Strasznie dużo finezji. Do tego jest tutaj taki jajcarski humor. Jajcarski. Nie jajcarski, tylko taki. Skubyrny. Taki, że to nie są proste dowcipy, to nie są durne dowcipy. A nawet jak są durne, to jakoś w takim kontekście, że sprawia wrażenie czegoś zupełnie innego. Nie ma drugiej takiej książki na polskim rynku. Przynajmniej ja nie znalazłem. Jak znajdziecie drugą taką książkę na polskim rynku, to mi ją kupcie. To jest chyba największe dzieło Grzędowicza, bo ja próbowałem przeczytać jego Księgę Jesiennych Demonów i rzuciłem w połowie, bo była... No, to chyba wszystko. No ja mówię wam, ja mam wydanie z 2012 i no i w 2012 została napisana ostatnia książka. Została wydana, jeszcze wam powiem, przez Fabrykę. W ogóle no tak. Fabryka dużo wydaje. Co jeszcze? Jak długa jest ta książka? Zawsze wam to mówię i nie wiem po co, ale zawsze nie mogę się oprzeć i wam to mówię. Pierwszy tom mamy 550 stron, drugi tom mniej więcej tyle samo, trzeci tom mniej więcej tyle samo, czwarty tom chyba z 1000 stron. W każdym razie jest co czytać, jest to książka na długie wieczory. Jak nie macie co ze sobą zrobić, to bierzecie ręki pana do podglądu i najbliższe 2 godziny macie sobie. Mam nadzieję, że zachęciłem was do tej książki. Mam nadzieję, że nie zrobiłem wam tym wody z mózgu. Zresztą... No kurna, chyba czytaliście Pana Lodowego Ogrodu. Jak nie czytaliście, to weźcie tego Pana Lodowego Ogrodu i go przeczytajcie. Nie denerwujcie mnie. Po prostu. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.